Witam Was bardzo serdecznie w 12 serii i zagrajmy, a jest to zagrajmy Half-Life 2 Episode 2, drugi dodatek do Half-Life 2. A co do Episode 3 czy Half-Life 3, to zobaczymy, czas pokaże, bo ja też bardzo niecierpliwie czekam na to, na kontynuację Episode 2. A Episode 2 to jest właśnie kontynuacja Episode 1. Już po zakończeniu Episode 1 rozpoczyna się właśnie Episode 2. Dobra, nie przedłużajmy więc. Zaczynamy nową grę. Przypomnienie pokrótce w intrze będziemy widzieć pokrótce przypomnienie Episode 1 właśnie. Tu jak żeśmy się wydobywali z gruzów pod Cytadelą. Przypomnienie pokrótce Episode 1. To jest właśnie intro. Go find dad. I'll miss you too. Tu jak żeś Doc nas przerzucał. This is accelerating toward a dark energy flare. Było pierwsze spotkanie z Advisorem. She's in serious trouble. The core is exceedingly close to collapse. Żeśmy ustabilizowali reaktor. The transmission packet to my dad. I've got it right here. Now let's get the hell out of here. Kurde, walka uliczna z ciągiem kombinatu. Walka z zombiakami, z ciągiem kombinatu i z zombiakami szpitalu. No i tu jest ucieczka ostateczna z miasta. Pociągi. Walka ze Streeterem. The Citadel could blow at any moment. Oh my god, the transmission's going out. To jest końcówka Episode 1. Half-Life 2, Episode 2. A tak jak mówiłem na początku tej serii, co do trzeciego dodatku, Episode 3, czy też Half-Life 3, to bardzo, bardzo niecierpliwie czekam na premierę tego. To jak się pojawi, to od razu będę nagrywał nawet na ślepo. No, tutaj jesteśmy w zrujnowanym właśnie, zniszczonym pociągu. Etap pierwszy, The White Forest, czyli To The White Forest. A Eli Valls i Dr. Kleiner, to oni już byli dawno w White Forest. Na początku Episode 1, jak żeśmy ustabilizowali antenę, żeby się z nimi porozmawiać. Oni już ten czas byli w White Forest. Alex na nas czeka. Także ruch Gordon? Ruchlik 1, ja dla ciebie to nagrywam. Oh, Gordon, thank God. Radzę, żebyś oglądał i komentował każdy film. Hold on a sec. I'll get you out of there. Bo żeś w to nie grał, a chcesz to oglądać, więc to dla ciebie nagrywam też. Let's hope this still works. Stand back. Po raz pierwszy Alex się posługuje działem grawitacyjnym.
dla niej, więc ja będę tego używał. Here, you take the gravity gun. You're better with it than I am. No właśnie. Lepiej tego używam niż ty. I know. I shouldn't have worried. Ta, nie powinnaś się martwić. We should keep moving. I'm sure the Combine haven't forgotten about us. No na pewno on nas nie zapomniał. I heard Vortigaunts a few minutes ago. Maybe they're still around. Na pewno. We've got a long way to go to find my dad. It'd be nice to have some extra help. Portal już się tworzy, super portal. Całkowicie Cytadela została zniszczona. Burza portalu będzie. Zaraz rozwali ten most. Are you okay? It's like the first days all over again. I hope we don't get many more. Ta. Wchodzimy teraz do tunelu kopalni. Kurwa, się teraz będą... Jesteśmy wewnątrz kopalni, że tak powiem. Będą nowi przeciwnicy. Będą nowe typy antlionów, takie białe, wyglądające jak wielka mrówka, plujące kwasem. Będą fajnie się rozpadać, jak je będę napieprzał z shotguna. Albo z rewolweru, obojętnie. To jest pierwsza bateria. Druga bateria. Schodzimy na dół. Rozgrywka jest taka sama jak w epizodzie, w ogóle jak we wszystkich innych Half-Life'ach, poprzednich częściach. No tutaj możemy naparzać wybuchowymi butlami przeciwników. Ja to kocham, naparzanie. Podpalił się, skurczysy. Pal się, gnido. Zombie walczy z antlionami. Walczą. Jeszcze raz, poprawka. Jeszcze raz. Zdychać tutaj. Ty też zdychaj, śmiecią. Może dla odmiany jakiegoś kamienia chwycimy.
O, Zombinat jeszcze jest. No, to jest z poprzedniego dodatku nowy przeciwnik. Skończyła się tutaj batalia. Pierwsze porozumienie się z White Forest będzie z ojcem. Alex musi nawiązać kontakt ze swoim ojcem. Poinformować, gdzie my jesteśmy. Tu będzie nowa osoba z tej serii, dr Magnusson. Dr. Klein and my dad are up north at an old missile base. I hope they're still using this frequency. They're trying to help launch a... Ah, here we go. What now? Jak zwykle to się zjewało. Spierdoliło. Let me see if I can get it working again. Ale spróbuję to naprawić. A, bo to zasilanie trzeba będzie podłączyć trzecią wtyczkę. Hey, if you have any blinding insights into how to fix this, go for it. No, standardowo. Not sure what I did, but it worked. Now, to check in. White Forest! White Forest, this is Alex Vance. Do you read? White Forest, come in. White Forest, are you there? Alex! My goodness! Is that really... Yes, and Gordon too. We're okay. We made it out of City 17. Alex, thank God. I can hardly believe it. Don't worry, Dad. We're fine. But something really strange is happening with the Citadel. Oh yes, we've been monitoring the situation. The raw discharge of the meltdown Kleiner has been focused wie into a coherent beam of portal energy. It's the Combine. They're trying to open another gateway. Yes, what you're seeing is the infancy of a super portal. If it attains full strength, it'll be the seven-hour war over again. Godzinna wojna, tak. Except this time we won't last 7 minutes. Data? Tak. From the Citadel? In the control room. They were feeding huge volumes of data directly into the core destruction sequence. Magnuson, did you hear that? I'll bet it's the Combine portal code. Yes, yes, I'm not deaf. I downloaded the whole packet. They've been chasing us ever since. Well, of course they have. You see, Kleiner, it's the linchpin of all of their plans. Well, I can see that. I never Somewhere said... Somewhere in that sequence, they would have had to establish a connection with tak, the far side. Kombinatu. What you have there, young lady, is the specific contact code for the Combine overworld. Good God. Now, if I am right about this, and I have no reason to doubt myself, you tam are carrying the very tam code Dr. Mossman had hoped to recover. Kombinatu. Now, how soon can you get here? Advisorów. There is no time to waste. We'll need to step up the launch schedule. And now, as soon as you get here with the signature data, we'll encode the satellite and get the damn thing into orbit. Get here as quickly as you can, you two. O, coś się spierdoliło. No, kombinat jak zwykle. Prawdziwy głos kombinatu. I to kobiecy głos. A. Restrictions. Będą na nas polować cały czas. Tu zakończymy na tym miejscu odcinek pierwszy. Zapraszam na odcinek drugi.